Chłopaki, wiecie, że jak Diana nie przyjdzie, to będziemy mieli duży problem. Gdzie ona jest? Widzieliście ją? Dima, wiesz, że nie potrzebujemy Diany, mamy mocny zespół. Dima, uspokój się. Dobrze wiesz, jaka jest Diana, na pewno nie przyjdzie. Ja już na nią postawiłem kreskę, koniec z nią. Dima, uspokój się, Diana na 100% przyjdzie. Tak, Dima, inaczej by zadzwoniła. Dobra, cicho już, zawsze wciskacie nos tam, gdzie nie trzeba, to nie wasza sprawa. Ble, ble, ble. Zaraz Diana przyjdzie. Och, cześć wszystkim, czy dzwonek już dzwonił? Dawno temu dzwonił, gdzie byłaś, Diana? Dima, uspokój się, proszę cię. Dziewczyny, przyniosłyście to? Zapomniałyśmy. Dziewczyny, jak mogłyście zapomnieć? Jak teraz pójdę na randkę? Zawiodłyście mnie. Nie rozumiem, o czym zapomniały? Dziewczyny, co miałyście przynieść? Dobra, Diana, uspokój się, masz, poprosiłam siostrę. Ja też wzięłam, tak jak obiecałam. Rety, dziewczyny, przestraszyłyście mnie. Masz, Diana, trzymaj. Najpierw spróbuję od ciebie. Dziewczyny, i jak? To jest do kitu, ona będzie pasowała tylko do cyrku. Słuchaj, Dima, sama zdecyduje, rozumiesz? Okej, Gigi, dziękuję, że to przyniosłaś, ale sukienka jest za krótka, nie mogę jej założyć. Dobra, Julia, pokaż mi, co przyniosłaś. Masz, Diana, przymierzaj. Mhm, dziękuję. Czerwony. Ale bzdury. A ja lubię, jak dziewczyny są ubrane na czerwono. Ty, Diana, to w ogóle nie masz gustu. Dima, uspokój się, to naprawdę fajna sukienka. Julia, czy to na pewno najlepsza sukienka twojej siostry? Diana, nie rozumiem. Przyniosłam ją, a tobie się nie podoba. To najfajniejsza sukienka mojej siostry. Poza tym jest też torebka. Och, Julia, no nie wiem. Po prostu nie lubię czerwonego koloru. No dobra, zobaczmy, co to za torebka. Julia, mówisz poważnie? Czy to ta torebka? Ile lat ma twoja siostra? Diana ma 9 lat. Naprawdę, Julia? Mam randkę z koszykarzem, a ty przyniosłaś mi torebkę i sukienkę swojej 9-letniej siostry? Wiecie co, dziewczyny? Bardzo mnie zawiodłyście. Jestem w szoku. W co ja mam się ubrać na randkę? A może tak pójdę? Diana, ja ci pomogę. Tak, to na pewno nigdzie nie pójdziesz. Na pewno. Tak, no jasne, Dima. Halo? Katia? Cześć. Mam problem. Naprawdę potrzebuję twojej pomocy. No to czy mogłabyś pójść do mnie do domu i poprosić moją mamę, żeby przysłała mi taksówką mój czarny top, ten z kryształkami i jeszcze moje czarne dżinsy. Niech ona mi to przyśle taksówką. Co za bałagan. Dziewczyny przyniosły mi sukienki, ale nie są fajne. A ja mam randkę z koszykarzem. Dobra, dzięki. Uratowałaś mnie. No weźcie, przestańcie, pogódźmy się. Dlaczego patrzycie na mnie w ten sposób? Nie chcemy się z tobą godzić. Co, nie wyszło z koszykarzem i przypomniałaś sobie o przyjaciołach? Nie jesteś już w naszym gangu. Artem, a ty? O co ja? Spotykam się z inną dziewczyną, nie obchodzisz mnie już. Wiesz co, mi też nie zależy, jestem zmęczona. Szerokiej drogi. Możesz nie wracać. Diana, mogę cię prosić na parę słów? O, i kolejna przyszła. Idź do swojego koszykarza i nie przychodź do tej klasy. Jasne, Jana, możesz, ale pospiesz się. No co, Diana, masz dziś randkę ze swoim koszykarzem? Tak, Jana, mam. A ty masz randkę z Browastem? Napisałam do niego SMS-a, ale mi nie odpowiedział. Mam problemy w klasie, nikt ze mną nie rozmawia. Kurczę, to takie smutne. Diana, porozmawiasz ze swoim smajlikiem i poprosisz go, żeby porozmawiał o mnie z Browastem? Moglibyśmy razem chodzić na randki. Kurczę, to moja pierwsza randka ze smajlikiem. No ale dobra, poproszę go, aby porozmawiał o tobie z Browastem. Dobra? O, Diana, dziękuję, tak bardzo chcę chodzić z tobą na randki. A ci nawet ze mną nie rozmawiają. Diana, rozumiem cię, połowa mojej klasy mnie nienawidzi. Co możemy zrobić? To tylko zazdrość. Dobra, Diana, powodzenia z twoją randką. Nie zapomnij powiedzieć o mnie smajlikowi. Idę do klasy. Dzięki, powiem. Tak, zrób to. Dobra, pa. Pa. Kurczę, telefon mi się rozładował. Browiasty, daj mi swój telefon. Muszę zadzwonić do dostawcy i zapytać go o prezent. Aż zadzwoń, jaki dostawca, jaki prezent, nic mi nie mówiłeś. Zadzwonię i ci powiem, dziś wieczorem mam randkę z Dianą. O, to ciekawe. Halo, tak, Katia, i co, przywieźli? Dobra, idę.
kurczę, Dima do kitu. Ona idzie na randkę i ma tutaj strój do przebrania. Chłopaki, co mam zrobić? Jak to co? Nie rozmawiaj z Dianą, tylko idź załatw koszykarza. Dima, nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Dlaczego masz obsesję na punkcie Diany? Diana, oprócz niej jest dużo ładnych dziewczyn, na przykład ja. Albo ja, Dima. Naprawdę? Ostatnio walczyłaś z Dianą o koszykarza, a teraz mówisz, popatrz na nas. Dima, nie gadaj z nimi, tylko idź załatw koszykarza. Tak, czy mamy kciuki? Serio? Dima idzie i go pobij? A nie możecie iść ze mną? Idę mu nakopać, zobaczycie jakiego będzie miał seniora. Tak, Dima, idź go zlej. Dima, będziesz najfajniejszy w szkole. Dobra, to idę. Chłopaki, idziecie ze mną? Nie. Dobra, to idę. Idę sam, chłopaki. Dima, idź już. Dima, my z tobą nie pójdziemy. Dobra, ja idę. Już sobie zazdroszczę, jak pokonam koszykarza i będę najfajniejszy w szkole. Julia, powiedz mi, dlaczego jesteśmy gorsze od Diany? Gigi, nie jesteśmy, jesteśmy nawet lepsze. Aha, to dlaczego Dima wciąż biega za Dianą, a w ogóle nie patrzy się na nas? Ach, Gigi, życie jest niesprawiedliwe. Gigi, chcesz, żebym za tobą biegał? Artem, serio? Jasne, że chcę. No dobra, to biegnij, a ja cię złapię. Judy, ty też możesz biegać. Kev, to nie jest śmieszne, lepiej kup mi kwiatki. Tak, Dima, możesz to zrobić. Podejdź do niego i tak. A potem wysyłasz go do domu. To będzie żadna randka, się nie odbędzie. Nic. No to opowiadaj, jaka randka? No co, tylko randka. Po co ci ona potrzebna? Przecież ona jest... Jak to po co? Widziałaś, ile ona ma subskrybentów na Instagramie? No i co z tego? No i co, koszykarzu? No, dawaj. No co, a widziałeś, ile ma na YouTubie? O, a to ciekawe. No widziałem, a co ma wspólnego ta randka z Instagramem i YouTubem? Browiasty, widać, że jesteś obrońcą, jesteś taki głupi. Smajlik, ja cię nie rozumiem, dopiero się ich pozbyliśmy, a teraz masz z nim randkę. Browiasty, ale ty jesteś przytępy. Słuchaj, mam pewien plan. Na pewno zadziała? Kupiłem mi prezent, złoty pierścionek, na pewno jej się spodoba. A potem poproszę, żeby ze mną chodziła. No, jak kupiłeś jej prezent? Nic nie rozumiesz, słuchaj, to pełen plan. Jak zaczniemy się spotykać, ona będzie mnie wkręcać w swoje media społecznościowe. Ale on ma straszny plan. No słuchaj, koszykarzu, nie pozwolę na to. No i co potem, co zrobisz? Potem to będę naprawdę popularny. A ty, mój najlepszy przyjacielu, też. Oj, będziemy grać w koszykówkę. Browiasty, zapomnij, o czym ci mówiłem. Dobra, idę się przebrać. Hej, Smajlik, ale wieczorem mamy trening. Dobra, wszystko gotowe. Browiasty, no nie będzie mnie. Mam randkę. Popularny Browiasty, gra w koszykówkę. Zwaliłam to dziewczyny. Katia dała mi niewłaściwy top. Dziewczyny, co sądzicie o moim wyglądzie na randkę? Diana, wyglądasz bombowo. Bardzo pięknie. A mi się nie podoba. Kev, ciebie nie pytałam. Dobra dziewczyny, idę na randkę. Życzcie mi powodzenia. Pa wszystkim. Pa. Powodzenia. Julia, widziałaś ją? Wygląda okropnie. Dziewczyny, jesteście hipokrytkami. Diana, gdzie jest Diana? Dima, jak to gdzie? Poszła na randkę. Tak, Dima, spóźniłeś się. Dima, co się stało? Pokonałeś koszykarza? Nie, Kev, nie pokonałem, ale dowiedziałem się czegoś strasznego. Powiem ci później. Muszę teraz lecieć za Dianą i ją ratować. Nic nie rozumiem. Nie pobił go i uciekł? To Dima. On już jest. Cześć, fajnie wyglądasz. Cześć, mała. Ty też. O, dziękuję. O, a to prezent dla ciebie. Dla mnie? Na pierwszej randce? Dziękuję, to takie słodkie. A tak w ogóle, to chcę ci coś powiedzieć. Jana prosiła mnie, żebym ci powiedziała, że Browiasty musi jej odpowiedzieć, żeby zaczęli się spotykać. To nasza pierwsza randka, nie mówmy o Browiastym i Janie. No tak, dobrze. A co to jest? Otwórz i zobaczysz. A, no dobrze, otwieram. Co to jest? Klejnot? Tak, dokładnie. To pierścionek. Z brylantem. Piękny. Daj mi go, to ci go założę. Diana, czekaj, nie słuchaj go. Co? Dima, odejdź, proszę. Nie psuj mojej pierwszej idealnej randki. Słyszałeś? Odejdź stąd, po dobroci. Koszykarzu, jakbym był tobą, to naprawdę bym stąd szybko uciekał. Posłuchaj mnie, Dima. Wynoś się stąd. Jeżeli tego nie zrobisz, to będziesz musiał stąd uciekać. Mój chłopak na pewno cię pokona. Dobra, posłuchaj mnie. Idź do swoich kumpli, tam do klasy. Ja i Diana jesteśmy od teraz parą. Mam rację? Tak, jesteśmy. Wy parą?
Diana, wiesz co, on nie jest tym, za kogo się podaje, zobacz. Nic nie rozumiesz, słuchaj, to pełen plan. Jak zaczniemy się spotykać, ona będzie mnie wkręcać w swoje media społecznościowe. No i co potem, co zrobisz? Potem to będę naprawdę popularny. A ty, mój najlepszy przyjacielu, też. Smiley? Czy to wszystko to prawda? Diana, to jest jakiś montaż, on cię lubi, więc to wymyślił. Wszystko to wymyślił, zobacz. Dima? Diana, nakręciłem to na siłowni, jak rozmawiał z Browiastym. Diana, on cię chce oszukać. Słuchaj, maluszku, zazdrościsz, że dałem Dianie pierścionek z brylantem? Nie, nie zazdroszczę. Wcale nie, to lepiej odejdź, bo zaraz zadzwonię po mojego kumpla i zobaczysz, jakie będziesz miał kłopoty. Smiley, powiedz mi prawdę, spotykasz się ze mną, bo jestem popularna? Jasne, że nie, lubię cię, odkąd cię poznałem. Naprawdę? Diana, nie wierz mu. Słyszałeś, Dima? Smiley nie spotyka się ze mną, bo jestem popularna. Odejdź stąd i nie mieszaj się więcej w mój związek. Ty, Diana, jesteś chyba głupia. Umów się z tym koszykarzem i zapomnij o mnie na zawsze. Tak, Diana, on naprawdę cię lubi. Tak, lubi mnie, ale jest taki głupi, że ja już go nie lubię. W porządku, on już do ciebie nie podejdzie. Smiley, jesteś pewien, że nie spotykasz się ze mną dla popularności? Jasne, że nie.